Przed tobą występ przed finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jest lekki stres? Prawdę mówiąc, teraz nie czuję żadnego poddenerwowania. Jak robię rzeczy ważne dla mnie, a taką jest ten występ, to staram się zrobić wszystko, aby od siebie odrzucić. Może dzień przed występem jest trochę stresu, ale staram się też za dużo o tym nie myśleć. Czekam do ostatniej chwili przed występem i wtedy jakoś idzie. Pochodzisz z kraju kawy i futbolu. Brazylia pięciokrotnie zdobywała Mistrzostwo Świata. Jesteś z tego dumna? Nie wiem, czy to akurat powód do dumy, bowiem ja generalnie jestem dumna z każdego sukcesu, który jest osiągnięciem Brazylijczyków. Twój styl muzyczny pochodzi od favela funk. Niesamowite jest to, że nadal przy nim trwasz, choć odrobinę zmienił się w ostatnich latach, prawda? Cała kultura muzyczna i środowisko, w jakim wychowałam się w dzieciństwie, są dla mnie inspiracją. To wszystko koresponduje z muzyką, którą tworzę. Ja uwielbiam zabierać do swojej twórczości kulturę, w której się wychowałam. To określa twoją tożsamość i wydaje mi się, że jest bardzo ważne. To też powoduje, że jestem po prostu inna. W mediach społecznościowych, gdzie jesteś bardzo aktywna, widziałem twoje zdjęcie w koszulce Botafogo. Czy to zespół, któremu kibicujesz? Tak, to ulubiony zespół mojego ojca. Ojciec zabrał mnie kiedyś, jak byłam małą dziewczynką, na mecz Botafogo w Rio de Janeiro na Maracanę, największy stadion w Brazylii. Dobrze się wtedy bawiłam, to było fantastyczne doświadczenie zobaczyć tylu rozśpiewanych, podekscytowanych ludzi. To było niesamowite doświadczenie, kocham to. Czyli tak jak na koncercie? Chyba tak, z tą jednak różnicą, że na meczu jest większa adrenalina, bo ktoś chce wygrać, a ktoś musi przegrać. Na koncertach, w moim odczuciu, wszyscy są zwycięzcami. Zresztą taki jest tego zamiar. O to tu chodzi. To teraz zapytam o najlepszego polskiego piłkarza, Roberta Lewandowskiego. Co o nim sądzisz? Oczywiście, że go znam. Wydaje mi się, że każdy ma predyspozycję do tego, aby osiągnąć sukces w kraju takim jak Polska, gdzie jest tylu fantastycznych ludzi. To wyjątkowe uczucie. Poza tym, on jest też bardzo przystojny. W piosenkach, które śpiewasz, jest wiele różnych emocji. Od radości po smutek śpiewasz w wielu językach. Piosenki są pełne energii, czyli jest tak jak w piłce nożnej. Zgodzisz się ze mną? Jak tak sobie teraz o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że sportowcy i artyści są ze sobą mocno związani. Muzyka jest dla nich odskocznią od tej presji, która jest w sporcie. Zresztą to widać, jak wielu sportowców słucha muzyki w szatni czy wychodząc na murawę. To jest też styl życia. Piosenkarze też są w wielu aspektach podobni do sportowców. Zarówno u nas, jak i w życiu sportowca jest wiele rutyny. Jest wiele prób i przygotowań. Poza tym pracuje się przez jakiś czas na dużej intensywności. Na przykład gram koncerty w Brazylii. 10 dni non-stop. Codziennie. Muszę się do tego też przygotować. Każdego dnia musisz wyjść na scenę i zaśpiewać. I to nie jest kilka minut, tylko czasami na przykład 7 godzin. I to jest właśnie bardzo podobne do życia sportowca. To, jak sobie z tym poradzisz, określa ciebie. U sportowców jest identycznie. Muzyka ma w sobie niesamowitą energię, która potrafi wiele zmienić, łącznie z naszym nastawieniem. Muzyka potrafi dać super radość albo doprowadzić do smutku. Jesteś zjednoczony lub samotny. Wydaje mi się, że to środek służący wymianie energii między artystą a publicznością.